Panie ministrze, musi pan przyznać, że 1,4 wzrostu wystąpiło w trzecim kwartale tego roku, tak? Dynamika jest ewidentnie ku dołowi. Z poprzedniego, w stosunku do poprzedniego prawie 1 punkt procentowy. Jeżeli w uśrednionym modelu, w uśrednionym i uproszczonym modelu uzna pan, że dostajemy od 50 do 60 miliardów złotych rocznie, bo taka jest wzrastająca notabene dynamika pod koniec perspektywy budżetowej, to pan doprowadził do tego, że gdyby odjąć te pieniądze, które dostają rolnicy bezwarunkowo, które dostajemy na drogi pod różnymi warunkami prefinansowane i tak dalej, to wówczas jesteśmy poniżej zera i to pan do tego doprowadził.